Szczęść Boże. Krystian Kratiuk, to jest specjalne wydanie programu Ja Katolik. Specjalne, widzą Państwo zupełnie inne otoczenie niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Jesteśmy na targach książki katolickiej w Warszawie, które się odbyły między 4 a 7 kwietnia 2019 roku w Arkadach Kubickiego, a więc w naszej stolicy. W rękach mam książki, za nami książki, czytelnicy książek, a o książkach, drodzy Państwo, i Kościele jest ostatnio bardzo głośno. Dlaczego? Dlatego, że jeden z gdańskich kapłanów odważył się pokazać, że istnieją na tym świecie rzeczy dobre i rzeczy złe. I że książki jako rzeczy również mogą być trucizną. Mogą być trucizną dla ducha. No cóż, Kościół zawsze pokazywał w swej miłości do swoich uczniów, że mogą pobłądzić. I jeżeli pobłądzą, starał się nawracać ich z tych niedobrych dróg. Do tego służy m.in. symboliczne pokazywanie, co jest dobre, a co jest złe. Na tego księdza, który dokonał tego aktu składania tych książek, no, wylano pomyje. Wylano pomyje, nie biorąc zupełnie pod uwagę chociażby tego, że te książki przynieśli sami parafianie, wierni, którzy chcieli pokazać, że istnieją rzeczy, które odciągają ludzi od Boga, od dobrych postaw, od prawdy dobra i piękna. Tutaj na targach katolickich rzeczywiście większość książek, która jest publikowana, to nie są książki, które rekomendowałbym, aby spalić. Ale warto przypominać ludziom, że są też książki złe, napisane właśnie w tym celu, aby odciągnąć nas od Boga. Jest ich bardzo wiele, bo któż by powiedział, czy Mein Kampf Adolfa Hitlera nie jest książką, która jest książką złą? Któż by powiedział, czy Kapitał, tak, Marksa, albo Manifest Komunistyczny Marksa i Engelsa, to nie są książki, które spowodowały wielkie, dzikie zło? Oczywiście. A Biblia Szatana, czy to jest dobra rzecz? Bardzo wiele argumentów podniesiono przeciwko temu dzielnemu w gruncie rzeczy kapłanowi, który tego aktu dokonał. Ja sobie wypisałem kilka takich argumentów. Po pierwsze, taki zarzut. Hitler palił książki, tak, oczywiście. Tylko, że czy ktoś pamięta, jakie książki palili naziści? Czy komuś naprawdę totalnie już odkręciła się pewna śrubka, żeby porównywać kapłana palącego dzieła ezoteryczne z nazistami, którzy palili dzieła katolickie? Przede wszystkim katolickie i monarchistyczne. O to chodziło tym, którzy palili książki za nazistów niemieckich, przypomnijmy. I jeszcze inni bardzo ważni hierarchowie twierdzili, że to było gorszące, tak? Kapłani w innych kolorach niż czerń sutanny wyszli i opowiadali o tym, że no cóż, to było zjawisko bardzo gorszące i nie powinno mieć nigdy miejsca. Otóż pozwalam się jako świecki, wierny Kościoła katolickiego nie zgodzić z tym, że to było gorszące i zapytać tychże kapłanów, którzy poczuli się zgorszeni, gdzie byli, kiedy darł Biblię Nergal. Ja się pytam, gdzie byli, kiedy powstawały antyklerykalne filmy, kiedy powstawały antyklerykalne partie, kiedy partia ta czy inna rządząca w Polsce dokonywała antykatolickich aktów, antykatolickich głosowań. Gdzie byli, kiedy Prawo i Sprawiedliwość głosowało za przyjęciem do obrad w Sejmie projektu Barbary Nowackiej, a więc projektu, który mówił o tym, że aborcja ma być dozwolona do 12 tygodnia życia dziecka nienarodzonego. Gdzie byli ci kapłani, którzy mówią, że to jest gorszące? Kolejny, zabobonny, że niby spalona książka, wraz ze spaloną książką uleci spalony demon. Czy to komuś naprawdę się wydaje, że ktoś w takie rzeczy wierzy? Czy naprawdę nie dostrzega symboliki tego? Naprawdę. Jednocześnie ci sami ludzie, którzy się oburzają na zabobony, promują w swoich mediach a to jednego czy innego wróżbite, a to horoskopy i to nie są zabobony. I teraz oni będą uczyć nas, Kościół, który zbudował 2000-letnią cywilizację, że czegoś nie wolno robić. Błagam. Kolejny argument. Rzecz. To jest rzecz, która nie może być ani dobra, ani zła. Jest taki liberalny publicysta w Polsce, lansowany przez jedną z największych telewizji, który mówi, że jak można spalić coś, co jest rzeczą, a rzecz sama siebie nie może być albo dobra, albo zła, tak? No bardzo ciekawe. To jest taki argument, który podnoszą i bardzo słusznie akurat w tym wypadku zwolennicy posiadania broni, do których ja osobiście się zaliczam. Ale czy akurat ten pan by o tym powiedział? Nie sądzę. Nie sądzę. Proszę Państwa, jeżeli ktoś pisze książkę po to, żeby odciągnąć ludzi od Kościoła, to jaka tutaj jest neutralność? Nie ma w tym ani krzty
neutralności. Ten sam publicysta raczył był napisać, że oto jest symboliczny koniec polskiego kościoła. Mhm. Takich grzebiących polski kościół było już bardzo wielu. Inni, że z takimi książkami należy polemizować, a nie je palić. Nie chcę tutaj naprawdę używać słów twardych, bo chciałbym, żeby ten program oglądali ludzie w każdym wieku. Drodzy Państwo, co, można polemizować z różnymi tezami, a jednocześnie używać pewnych symboli, bo symbole, jak to płonące stoisko z książkami, to nie jest nic drożnego i jest czymś zupełnie innym porządkiem niż polemika, która non-stop się odbywa, między innymi na naszym portalu, do czego zachęcamy. No i teraz tak. Pamiętają Państwo taką akcję, kiedy jeden z krakowskich kapłanów wystawił przed galerią handlową konfesjonał w Wielki Piątek. To był symbol, proszę Państwa. Nie chodziło mu o to przecież, żeby przed każdą galerią handlową stał konfesjonał teraz, tak? Przecież nie o to chodziło. To był symbol pokazujący, że ludzie powinni chodzić do spowiedzi. I na tej samej zasadzie należy traktować akt spalenia niedobrych książek. Niedobrych, ale należących do tych ludzi, którzy je przynieśli, zobaczyli, że nie chcieliby tego czytać, nie chcieliby polecać tego swoim dzieciom. Żałuję, że ksiądz, który dokonał tego czynu po tym medialnym linczu, również wewnątrz kościelnego, z tego się wycofał. Serdecznie księdza pozdrawiam i uważam, że ksiądz, dokonując tego happeningu, dokonał rzeczy ważnej i zwracającą uwagę na ważne kwestie. Dlaczego? Chociażby dlatego, że przecież żyjemy w kraju, w którym nikt nigdy nikomu nie zakaże posiadania legalnie wydanej książki, tak? Nikt łącznie z Kościołem nie jest w stanie tego Państwu zakazać. Jeżeli ktoś chce sobie kupić dzieła ezoteryczne, to sobie kupi ze szkodą dla swojej duszy. Ale jeżeli ktoś już sobie je kupił i zechce je sobie spalić, to niech je sobie spali, bo to jest jego własność, książka, którą zakupił. To jeszcze zupełnym absurdem okazało się miasto, działalność miasta Gdańska, tak? Którego to władze stwierdziły, że uwaga, będą teraz śledztwo prowadzić w tej sprawie, ponieważ pozostałości po książkach, tak, będą badać, czy nie było tam substancji szkodzących zdrowiu. No, gratulacje, pozdrawiamy władze miasta Gdańska, jesteście naprawdę liberalni, jesteście w awangardzie postępu. Jeżeli o to Wam chodziło, to jak najbardziej dokonaliście tego, co trzeba. Drodzy Państwo, Kościół Święty w swej mądrości, dlatego że kocha swoich uczniów, swoje owce zawsze, ale to od początku istnienia, przestrzegał przed tym, co jest złe i promował to, co jest dobre. Istniał przez wieki indeks ksiąg zakazanych w Kościele. Indeks ksiąg zakazanych. I nikt nie burzył się, że od świętego oficjum, a więc dzisiejszej kongregacji nauki wiary, aż po najniższych stopniem kapłanów, wikarych, mówią, że tych książek nie wolno czytać, a inne książki czytać wolno. Drodzy Państwo, to podsumowanie akcji z paleniem książek, myślę, że to jest bardzo symboliczne miejsce, aby o tym mówić, bo tutaj akurat większość książek, zdecydowana większość książek jest godna polecenia. To są targi książki katolickiej i wiele z tych książek można polecić. Ja osobiście chciałbym Państwu polecić 4 książki, które trzymam w dłoni. Po pierwsze, a więc odgradzamy grubą kreską temat palenia. Teraz książki, których absolutnie nie należy palić, należy je kupić czym prędzej. Większość z nich zresztą za pośrednictwem naszej księgarni Polonia Christiana. Otóż, listy arcybiskupa Vigano. Znają Państwo ten temat, ja w programie Ja Katolik wielokrotnie o nim mówiłem, a te listy arcybiskupa Vigano można teraz mieć w formie papierowej. Nikt nam nie zakaże tych listów publikować, mimo że być może kiedyś stanie się tak, że jakiś provider internetowy nakaże ich usunięcie albo zrobi to osobiście. Wydane nakładem Biblioteki Polonia Christiana z naszym patronatem, rzecz jasna, listy arcybiskupa Vigano. Kolejna rzecz to Kościół po Amoris Laetitia. No, sprawa, która dla czytelników naszego portalu i widzów naszego kanału YouTube'owego nie jest również sprawą nową, ale są tu teksty wybitnych intelektualistów, takich jak profesor De Mattei czy profesor Grzegorz Kucharczyk, a także innych znawców Kościoła, mówiących o tym, dokąd kroczy Kościół, jak zmienia się nauka Kościoła, czy to dobrze, że się zmienia i co z tego wszystkiego wyniknie. Powtórzę, Kościół po Amoris Laetitia, wydawnictwo Biblioteki Polonia Christiana. I w końcu Paweł Chmielewski, nasz publicysta, niemiecka rewolucja. Jak za Odrą ginie katolicka wiara. Niemiecka
rewolucja. No proszę Państwa, to jest książka, która się ukazuje w odpowiednim momencie. Już nie przypominam sobie, żeby jakaś książka katolicka ukazała się w bardziej odpowiednim momencie. W tej chwili Niemcy demontują swój kościół. Idą drogą synodalną, idą drogą decentralizacji. Tamtejszy szef episkopatu mówi o tym, że oni nie są filią Rzymu. A więc Paweł Chmielewski w pokaźnej książce Biblioteka Polonia Christiana mówi o tym, jak jest w kościele niemieckim i przestrzega, że to jest również alarm dla kościoła polskiego. Serdecznie to polecam. I na koniec odrobina prywaty, mianowicie moja książka. Christian Kratiuk, Zmienić Kościół, Synod Młodych i Papieża Franciszka. Napisałem tę książkę zachęcony przez Państwa listy, aby nie tylko właśnie w internecie były te teksty, aby nie tylko w internecie o tym świadczyć, ale i na papierze, żeby pozostało to wszystko, co na Synodzie Młodych i Papieża Franciszka się odbyło w październiku zeszłego roku. Wydawnictwo Prohibita również dostępna na stronie księgarni Polonia Christiana i na stronie księgarni Multibook. Wszystkiego dobrego życzę Państwu z targów Książki Katolickiej. Pozdrawiam serdecznie.